Dzień dobry. Pod koniec tego okna transferowego karuzela transferowa przyspieszyła tak bardzo, że pewnie mógłbym tutaj nagrać z kilkanaście odcinków poświęconych różnym transferom. Natomiast byłaby to przesada, dlatego postanowiłem, że robimy tak. Najpierw skupimy się na tych ruchach wokół Barcelony i wokół Atletico, a później przyjdzie czas na przeanalizowanie tego, co działo się w kontekście Kyliana Mbappé, a także Kamawingi. Taki odcinek pojawi się tutaj lada chwila. Później pojawi się obiecane Q&A. Natomiast pod koniec tego okna, w zasadzie w Deadline Day, dostaliśmy na początek informację dość niespodziewaną, nawet powiedziałbym pokazującą albo bezradność, albo jakąś taką beznadzieję, nawet jeśli chodzi o działaczy Barcelony. Na zasadzie takiej: Barcelona proponuje wymianę Joan Felix za Antoana Grismana, w zasadzie w drugą stronę. I oczywiście, gdyby odciąć. Wartość, gdy podjąć, pensje, pensję, wiek i w ogóle sytuację finansową Barcelony i Atletico, byłoby to absolutnie naturalne, bo ktoś taki jak João Felix na pewno w Barcelonie by się przydał, a biorąc pod uwagę przyjście Mateusa Kuni tym bardziej. Natomiast Atletico nie odda za bezcen piłkarza, który kosztował przed momentem 126 milionów euro, ale chwilę później okazało się, że Atletiko już Antuanem Grismanem jest zainteresowane jak najbardziej. I ostatecznie doszło do tego, że Antoine Grisman został wypożyczony z obowiązkiem wykupu za 4 40 milionów euro. Często mówi się o tym, że to jest opcja z obowiązkowym wykupem. Właśnie nie, bo jeśli jest obowiązkowy wykup, to nie ma opcji, jest po prostu obowiązek wykupu, czyli tak jakby odroczona płatność za samego zawodnika. Cała ta historia Antoana Griezmana w Barcelonie jej puenta jest dość smutna. To znaczy puenta pokazuje nam jedno. A o Antuana Grismana nikt się nie zabijał w tym oknie transferowym. I troszkę zaczyna to przypominać case Hamesa Rodrigueza, Filipe Cutinio, czyli takich zawodników, których trzeba było upychać w Bayernie, żeby Bayern wziął na siebie przykładowo część pensji, i żeby ci piłkarze mogli funkcjonować w takim elitarnym inkubatorze, który pozwolił tym zawodnikom cały czas funkcjonować w elicie i raz na jakiś czas pograć w piłkę. Natomiast w kontekście Antoana Grismana okazało się, że nie było zbyt wielu chętnych i dla mnie jest to tyle za zaskakujące, że Grisman jednak przez lata był topowym piłkarzem. O Griezmanna pytały kluby Premier League, mówiło się o Manchesterze United. Temat PSG też gdzieś się kręcił. Zresztą taki Antoine Griezmann w kontekście PSG, oczywiście nie teraz, no bo przyszedł Leo Messi, został Kylian Mbappé. Natomiast Antoine Griezmann w kontekście PSG też jak najbardziej by się sprzedał jako mistrz świata z reprezentacją Francji i tak dalej. Natomiast ostatecznie okazało się, że trzeba było go wypchnąć do Atletico, żeby zrzucić przede wszystkim tego zawodnika z listy płas. To jest najistotniejsze obecnie w Barcelonie i, i przede wszystkim te ostatnie ruchy paniczne one Laporty pokazują, że, że nie było tam planu. Ale do tego za chwilkę wrócę. Cała ta przygoda Antoana Grismana w Barcelonie, ona nie była udana. To znaczy, gdybyśmy futbol oceniali wyłącznie przez pryzmat matematyki, gdyby futbol oceniali wyłącznie specjaliści od liczb, każdy by powiedział, nie no, odchodzi gwiazda. Odchodzi naprawdę Kozak, no bo 102 mecze, 35 goli, 17 asyst w ostatnim sezonie także świetne liczby w klasyfikacji kanadyjskiej. Natomiast często te wrażenia z gry Antoana Griezmana były bardzo mizerne. Ja od początku, a w zasadzie od początku, od dłuższego czasu uważam, że głównym problemem Grizmana w Barcelonie było to, że on przeniósł się do Barcelony, natomiast w tej Barcelonie grał tak samo jak w Atletico. Czyli oczywiście poświęcał się w defensywie, czyli przesuwał, czyli biegał. Biegał za trzech tak naprawdę, pracował w destrukcji, często opuszczał tę swoją naturalną pozycję, natomiast w żaden sposób nie przebranżowił się na grę ofensywnego pomocnika bądź skrzydłowego Barcelony. To znaczy to, o czym mówił kilka razy, że nie potrafi dryblować, że woli podawać. Wszystko się potwierdziło. I oczywiście zdarzały się momenty wybitne Grizmanowi, mecz z Villarealem i tak dalej. I te liczby jak najbardziej go bronią, natomiast kibice Barcelony oglądający przede wszystkim mecze, bo ocena piłkarza to nie są tylko liczby, ale też oglądanie tego zawodnika i to jak piłkarz funkcjonuje w danym otoczeniu. Każą nam sądzić, że jednak no Antoine Griezmann się nie sprawdził i fakt, że Barcelona teraz go wypycha za bezcen, tak naprawdę też w jakiś sposób o tym świadczy. Długo można było sądzić, i ja szczerze mówiąc, uważałem, że po odejściu Leo Messiego, Antoine Griezmann wreszcie rozkwitnie, że będzie eksplozja formy, że skończą się wszelkie wymówki na temat tego, że Messi zabiera mu to jego miejsce i, i w zasadzie nie da się stworzyć takiego odpowiedniego ekosystemu, w którym Antoine Griezmann mógłby się rozwinąć, od, od, rozwijać. Odszedł Leo Messi, no i co się okazało? No, że Griezmann w sumie funkcjonuje tak, jak funkcjonował do tej pory, i, i w tych dwóch ostatnich meczach wyglądał po prostu tak zupełnie bez wyrazu. W zasadzie niewiele wynikało z jego gry w ofensywie. Pewnie gdybyśmy sobie prześledzili tylko grę Antoana Griezmana, to każdy doceniłby to, jak ten zawodnik pracuje i tak dalej. Natomiast to jest Barcelona. Tutaj naprawdę wymagania są troszkę inne i i Antoine Griezmann po prostu nie potrafił się przestawić z tego grania w Atletico właśnie na granie w Barcelonie niezależnie od tego czy był tam Leo Messi czy nie. Więc problemem nie był Leo Messi, problemem był brak umiejętności dostosowania się do innego stylu. Antoine Griezmann jest piłkarzem, który potrafił po przejściu z Realu Sociedad dostosować się do Atletico, potrzebował czasu, zrobił to w sposób fenomenalny, stał się gwiazdą. Gdyby nie odejście do Barcelony i cały cyrk z tym związany, być może stałby się legendą. Atletico natomiast teraz rzeczywiście do tego Atletico Wraca i tutaj pojawia się jedno pytanie. Że Antoine Griezmann będzie gwiazdą Atletico? Nie wątpię w to. Griezmanna łączą z Diego Simeone świetne relacje, nie tylko trener, piłkarz, ale też po prostu dwóch przyjaciół. Oni się znają, ich partnerki się znają, ich dzieci się znają. Oni lubią ze sobą spędzać czas, więc tak jak kiedyś Filip Luis mówił, że jeśli chodzi o relacje Diego Simone z zawodnikami, one pozostawiają troszkę do życzenia, to akurat nie w przypadku Antoana Grismana. Więc Czolo dostaje swojego ulubieńca, ale pojawia się jedno kluczowe pytanie. Gdzie ten Antuan Grisman w tym Atletico miałby grać? Bo jeśli spojrzymy sobie na piłkarzy mogących zagrać za plecami napastnika, no to obok za plecami Suareza jest Angel Correa, który Fenomenalnie wystartował w tym sezonie. Jest Mateusz Kunia, który przed momentem przyszedł z Herty, jest Janek ferreira karasko który, który może zagrać na tej pozycji. Jest Marcos Jorente, troszkę inny profil, ale też taki piłkarz, który najlepiej mimo wszystko czuje się patrząc wprost na bramkę i gdzieś w okolicach pola karnego. Jest to Malemar, który też pokazuje przebłyski piłkarza bardzo wysokiej klasy. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko teraz uzupełni Diego Simona, no bo to nie jest, to nie jest tak, a w zasadzie jak to wszystko połączy w tej mieszance, bo to nie jest tak, że Antoine Griezmann przychodzi przykładowo za Saula. Zupełnie nie. Saul odchodzi między innymi dlatego, że przyszedł Rodrigo de Depol. I moje pytanie jest też takie, czy Atletico sięgałoby po, po Mateusa Kunie, gdyby wiedziało, że przyjdzie Antoine Griezmann. Czy przykładowo nie zasadziłoby się jeszcze bardziej na Rafemira, wiedząc, że przyda się kolejna wysoka, silna dziewiątka, a ten Griezmann i tak przyjdzie? Sądzę, że ten ruch mógł zaskoczyć nawet samych działaczy. Atletico dlatego postąpili tak, jak postąpili, i dlatego teraz na pozycji tego ofensywnego pomocnika mają takie przeludnienie. Chyba, że Angel Correa zostanie już tak przestawiony na typową dziewiątkę. I teraz zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy ja nie wspomniałem o Joan Felixie, bo możliwe, że pominąłem to nazwisko. Felix ostatnio był kontuzjowany, natomiast na przejściu Antuana Grismana Joan Felix też może stracić. I ciekaw jestem, kto straci najbardziej, bo nie wyobrażam sobie takiego scenariusza, żeby ci wszyscy piłkarze mimo wszystko grali w podstawowym składzie. Oczywiście są trzy fronty. Atletico nie chce się kompromitować już z Kopenhadrem. Atletico chce walczyć pewnie o obronę mistrzostwa, bo teraz jest absolutnym faworytem, skoro nie przyszedł Mbappé. Atletico chce wygrać zaległą Ligę Mistrzów, i, i kadra jest piekielnie mocna, jest, jest niesamowicie wyrównana, jest super zbudowana. Natomiast troszkę mnie dziwi, właśnie to jak wielu piłkarzy ściągnięto na pozycję tego cofniętego napastnika bądź ofensywnego pomocnika. Za Atletico pożegnał się Saul Niges też w ostatniej chwili, piłkarz, który zdecydował się przenieść na wypożyczenie do Chelsea. I, I tutaj też pojawia się takie pytanie, jaki to jest piłkarz, co może dać Chelsea Saul Niges. Saul ostatnio przeżywał bardzo trudny okres w Atletico. Nie było dla niego miejsca w tym zespole, a jeśli było takie miejsce, to była to pozycja, która absolutnie Saulowi nie odpowiadała, czyli pozycja lewego wahadłowego, ponieważ Diego Simone cały czas ma zastrzeżenia do gry defensywnej Renana Lodiego. Saul Niguez jako tako czasem nawet dobrze radził sobie na pozycji lewego wahadłowego z taką tendencją, żeby ścinać do środka. To nie był taki typowy lewy wahadłowy, jazda tak, tak, tak jak Kieran Trippier, tylko jednak taki pomocnik, troszkę grający w stylu karasko, ścinający do środka, natomiast to nie była jego pozycja i sam Saul podczas tej rozmowy z Ibajem Janosem powiedział wprost, że nawet prosił Diego Simone, żeby mógł trenować przynajmniej na tej swojej ulubionej pozycji, natomiast nie było takiej opcji po prostu. No nie, ma, nie ma takiej możliwości. Diego Simone nie będzie do, dostosowywał gierek treningowych, też zaplanowanych pod kątem rywala po to żeby Saul gdzieś grał na tej swojej ulubionej pozycji ulubionej pozycji czyli pomocnika box to box typowej ósemki która też może świetnie pracować w defensywie, grać od jednego pola karnego do drugiego i właśnie w taki sposób funkcjonować. Dla mnie Saul, wielokrotnie o tym mówiłem, jest piłkarzem bardziej o profilu Premier League niż o profilu La Liga. Dlatego mimo, że odchodzi w takim trudnym momencie, kiedy sam wielokrotnie przyznawał, że się źle czuje, że ma problemy pozaboiskowe, że cała ta sytuacja po prostu go zjada, źle na niego wpływa, że to, że nie gra w Atletico albo gra na swojej pozycji, albo po prostu gra słabo, to, że wypadł z reprezentacji Hiszpanii wpływa na niego destrukcyjnie, po drodze jeszcze wcześniej zmienił agenta na Stellar, co też niektórzy odbierali jako taki sygnał, że Saul myśli po prostu o Wyspach Brytyjskich. I uważam, że mimo, że odchodzi piłkarz niechciany, a przyszedł też Rodrigo de Pol, czyli zawodnik typowo na jego pozycję, o Depolu też pojawił się tutaj odcinek. Mimo, że odchodzi piłkarz mimo wszystko niechciany, choć piłkarz, który rozegrał w Atletico, mając rocznikowo 27 lat 340 spotkań to odchodzi piłkarz, który w moim odczuciu ma papiery, żeby być gwiazdą w Premier League. Odchodzi zawodnik, który może być spokojnie czołowym, środkowym pomocnikiem box to box właśnie w Europie, tylko trzeba go odpowiednio wykorzystać. Trzeba dać mu poczuć, że naprawdę może być ważny. Oczywiście w Chelsea konkurencja na tej pozycji może być duża. Myślę, że on teraz może wykorzystać ewentualnie kontuzję N'Golo Natomiast pośród pomocników Chelsea w moim odczuciu, tym, który najbardziej przypomina swoim stylem Saula Nigueza, jest Mateo Kovacic. Natomiast Chelsea oczywiście też gra na kilku frontach i na pewno będzie szansa, żeby Saul się wykazał. Moim zdaniem, bardzo naturalny, bardzo inteligentny ruch Chelsea wyjęcie piłkarza, który wyjątkowo potrzebował zmiany otoczenia. Piłkarza, który siedział w takim zamkniętym pomieszczeniu, wszystkie zamknięte okna, dusił się już tam, nie było tam świeżego powietrza, wreszcie ktoś tam troszkę to okienko uchylił, no i myślę, że teraz Saul zacznie oddychać pełną piersią właśnie w Premier League, bo, bo uważam, że po prostu do tej ligi bardzo może pasować. Saul Niguez przenosi się do Chelsea. To oczywiście umożliwiło także odblokowanie przeprowadzki Antuana Grismana do Atletico, a co za tym idzie, także przejście Luka de Jonga do Barcelony. Nie można mówić, że Luke de Jong zastępuje Antuana Grismana, żeby było jasne. Luke de Jong zastępuje w Barcelonie kogoś, kogo w tej Barcelonie nie było, czyli po prostu typowego napastnika, bo Brightway dla mnie też mimo wszystko nie jest takim typowym napastnikiem. Jakiego zawodnika ściąga tutaj Sevilla? Na pewno jest to taki piłkarz, którego, którego przyjście do Barcelony pokazuje, gdzie ta Barcelona się znalazła i nie chcę mówić, w czym Barcelona grzebie, ale troszkę tak to zaczyna wyglądać. Bo Luke de Jong, wiecie, gdzie miał trafić w trakcie tego okna transferowego albo do PSW Eindhoven, gdzie był gwiazdą i gdzie hurtowo strzelał gole albo kamtu tube trafia do Barcelony. O czymś to świadczy, ponieważ w Sevilla zdecydowanie przegrał rywalizację z Józefem Ennesirim, no i teraz przyszedł jeszcze Rafa Mir. Jakim piłkarzem jest Luke de Jong? Typowa, wysoka, statyczna dziewiątka, którą masz ustawić w polu karnym, na którą masz dośrodkować. Jeśli dośrodkujesz dobrze, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Luke de Jong strzeli gola głową, bo głową potrafi grać naprawdę znakomicie. Jakiś czas temu, jeszcze chyba przed transferem Bright-White'a, gdzieś chyba w okolicach transferu Kevina Prinsa Boatenga mówiło się, że Barcelona może chcieć wyjąć z zielony Christiana Stuaniego, który także strzelał mnóstwo goli i to był taki piłkarz, który strzelał praktycznie wszystkie gole z pola karnego bardzo często po uderzeniach głową. No to moim zdaniem Luke de Jong przypomina właśnie tego doświadczonego urugwajskiego napastnika. Jest to jakieś poszerzenie kadry. Ronald Kuman ostatnio narzekał, że zrobił kurs trenerski i na kursie trenerskim nie uczono go jak wykorzystywać aż 32 piłkarzy natomiast prosił też o napastnika, no bo kontuzjowany jest Sergio Aguero. No i takiego napastnika dostaje chyba takiego, jakiego prosił. Na zasadzie zadzwonił pewnie do Joana Laporta i mówił, słuchaj, jest ten Luke de Jong do wyjęcia za bezcen, bierzcie go, albo Laporta do niego zadzwonił, jest Sevilla proponuje nam tego de Jonga, bierzemy, dobra, weźmy tego de Jonga, on kiedyś tam się przyda, może zagra w Copa del Rey, może zagra nawet w jakimś meczu ligowym i może jakiegoś gola strzeli, no bo jeśli Memphis Depay będzie w odpowiedniej formie, jeśli Ansu Fati i Filipe Coutinho mimo wszystko wrócą do zdrowia, to De Jong nie powinien narzekać na brak podań, i może strzelić troszkę więcej goli niż w ostatnim sezonie w Sewilli, kiedy strzelił tych goli 4. Luke De Jong to jest taka postać troszkę paradoksalna, ponieważ mówimy o piłkarzu, który dał Sewilli triumf w lidze Europy, którego gole w półfinale i w finale pozwoliły Sevilla triumfować właśnie w tych rozgry rozgrywkach, co w pewien sposób w historii Sevilla dało mu nieśmiertelność. Natomiast już wtedy, kiedy Sevilla triumfowała w Lidze Europy właśnie m.in. dzięki bramkom Luka de Jonga, toczyły się takie dys dyskusje w Hiszpanii i, i wielu dziennikarzy zajmujących się wyłącznie Sevilla, a Sevilla jest środowiskiem brutalnie wymagającym, mówiło wprost, Luke de Jong dał nam Ligę Europy, dobra, ale Luke de Jong fuera, my potrzebujemy zupełnie innego napastnika, my nie potrzebujemy zawodnika tak bardzo jednowymiarowego, który... Potrafi strzelić Gola głową, który potrafi przyjąć piłkę z obrońcą na plecach, zastawić się i poza tym tyle. Sevilla po prostu potrzebowała lepszego napastnika, dlatego z Duka De Jonga postanowiła zrezygnować. No a Barcelona, jako że pojawiła się po prostu taka opcja, to dajcie tego De Jonga, no, uzupełnimy sobie tę kadrę i pewnie jakiegoś gola strzeli. Nie mam zielonego pojęcia, ile tych bramek będzie. Nie wykluczam, że takie będą, ponieważ mówię, jeśli chodzi o samo zachowanie w polu karnym, to nie jest zły piłkarz, absolutnie. Natomiast też wymowne jest to, że przed Sewillą, w której Luke de Jong zbyt wiele goli nie strzelił, konkretnie 94 mecze w Sewilli, 19 goli, 6 goli w pierwszym, mecz, w pierwszym sezonie ligowym, 4 gole w poprzednim. Wymowne jest w każdym razie to, że Luke de Jong był piłkarzem już w pewnym sensie zweryfikowanym przez rynek. To znaczy on się odbił i od Premier League, której nie zwojował, i od Bundesligi. A dzisiejszy rynek pokazuje, że jeśli odbijesz się od jakiejś ligi, to twoja cena i twoja marka spada niesamowicie. I moim zdaniem mówi o tym historia André Silwy, który rywalizował z Erlingiem Halandem o, o króla strzelców w Bundeslize i przechodzi nie do Manchester United, nie do Chelsea, nie do Juventusu, nie do Bayernu, tylko z całą sympatią tylko do lipska. Rafa Mir wyglądał fenomenalnie w Łece. Był nawet blisko powołania do reprezentacji Hiszpanii. Rafa Mir ląduje nie w Tottenhamie, nie w Arsenalu, nawet nie w Manchester City, który potrzebował dziewiątki, nie w Bayernie. Tylko Rafa Mir ląduje w Sewilli, czyli jednak w tym klubie, mimo wszystko z drugiego szeregu. Takiego, wiecie, Liga Mistrzów, Liga Europy. To tylko pokazuje, że jeśli w tych czasach jakaś Liga zweryfikuje cię negatywnie to ciężko jest od razu odbudować tę swoją pozycję. No i w sumie Luke De Jong nigdy tego nie zrobił, choć medal za Ligę Europy oczywiście pozostanie i, i za to mu chwała. Jeszcze tak uzupełniając, Kuman prosił nie tylko o napastnika, ale też o pomocnika box-to-box. Box. Takim kimś miał być Georginio Weinaldum, kimś takim miał być Ilaj Moriba, który już oficjalnie przeniósł się do Lipska. Kimś takim prawdopodobnie będzie Sergi Roberto, przynajmniej broni się golami na początku tego sezonu, ale uważam, że do tego profilu box-to-box, box, którego oczekiwał Ronald Kuman, Saul pasowałby perfekcyjnie. No ale widocznie był po prostu poza zasięgiem Barcelony. Jeśli chodzi o w ogóle ocenę działań Barcelony, bo tutaj skupiamy się na Atletico, skupiamy się na Chelsea, ale to wszystko krąży właśnie wokół Barsy, ponieważ jeden ruch jest uzależniony od drugiego, jeden ruch uruchamia lawinę kolejnych i tak dalej i tak dalej. Całą tę Całe to okno transferowe w wykonaniu Joana Laporty należy ocenić negatywnie. To znaczy, moim zdaniem to, co działo się w Barcelonie, pokazuje to, o czym mówiono wielokrotnie, to znaczy brak planu. To wszystko działo się w ostatnich godzinach okna. To wszystko wypływało w ostatnich godzinach. Jakieś informacje, że interesują się kawanim, że interesują się tym, że interesują się tym, tamtym. Nie udało się. Pozbyć, zrzucić z listy płac ani Kutinio, ani Untitiego, ani Pianicza. Barcelona też w dalszym ciągu nie potrafi sprzedawać za godne pieniądze piłkarzy, z których chce zrezygnować, bo dla mnie 25 milionów euro za Emersona. To są niezłe pieniądze, ale myślę, że ten piłkarz miał papiery, żeby w tej Barcelonie coś znaczyć. I nie chcę powiedzieć, że Barcelona źle go potraktowała zawodnika, który wielokrotnie mówił, że był jej sympatykiem, że spełnił marzenie, że trafił do tego klubu. Natomiast yy, uważam, że gdyby, jestem pewny, że gdyby po prostu Jean Laporta wykazał się jakąś przewidywalnością, wykazał się jakąś lepszą być może umiejętnością obracania pomiędzy tymi wszystkimi dyrektorami, prezesami, agentami i przykładowo gdzieś obchnął komuś tego Miralema Pianicza czy Samuela Umtitiego, to być może ten Emerson w moim odczuciu, mimo średniego meczu z Hetafe, bardzo pożyteczny piłkarz po prostu w tej Barcelonie by został. Czy wymarzonym scenariuszem dla Joana Laporty było odejście Leo Messiego? Hmm, chyba nie. Czy pozbycie się antuana Griezmana, skoro odszedł Leo Messi, bez, gdyby inaczej, gdyby Został Leo Messi i gdyby Laporta pozbył się Griezmana, czapki z głów. Odszedł Leo Messi, odchodzi Antoine Griezman, będzie grał na tej pozycji być może Demir, a być może będą jakieś jeszcze inne kombinacje. W każdym razie w idealnym świecie dobrze byłoby, żeby tam grał piłkarz lewonożny, natomiast potwierdza się to, o czym mówił Wiktor Font. Nie było tutaj projektu. Nie było tutaj takiego konsekwentnego, logicznego planowania na zasadzie rozpoczyna się okno transferowe, pach, 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 pach. Odhaczamy kolejne rzeczy. Ja tutaj widziałem praktycznie przez cały ten czas, jeśli chodzi o Joana Laporte, panikę. Nie widziałem konkretnego planu. Oczywiście Ronald Kuman za chwilkę pewnie da Barcelonie kolejne pieniądze. E, jeśli tych piłkarzy Barcelona będzie sprzedawała, a jeśli nie, to, to być może da jakość piłkarską, wprowadzając takich młodych zawodników jak Pedri, jak Nico González. Też w jakimś stopniu pewnie dzięki Kumanowi, dzięki temu, że dał kilka szans Moribie, udało się na Moribie zarobić tyle, ile się udało. Natomiast ogólnie całe to okno pokazuje, że, no, że Joan Laporta podszedł do tego całego mercato bez odpowiedniego planu. I rozczarował mnie sam Joan Laporta, rozczarowuje mnie permanentnie po prostu jako prezes Barcelony, bo uważam, że jest to niebywały przerost formy nad treścią, co ten gość prezentuje. Być może jeszcze w jakiś sposób troszkę ten swój wizerunek odbuduje, natomiast na razie wygląda to bardzo mizernie, ale też rozczarowali mnie, bo myślę, że o tym też nie, nie można zapominać, ci ludzie funkcjonujący wokół Joana Laporty, czyli przykładowo Mateu Alemani, po którym spodziewałem się zdecydowanie więcej po tym, jak... Po tym, czego dokonał w zasadzie jako dyrektor w Walencji. No tam to był człowiek, który potrafił zbudować fajny klub, ogarnąć go pod kątem organizacyjnym i sportowym, funkcjonując jednak w takim dość newralgicznym środowisku, jakim jest Walencja Peter Lima. Tam nie jest łatwo funkcjonować, tam mimo wszystko jesteś pionkiem w tym klubie, no bo jeśli zadzwoni Peter Lim i, i każe ci podjąć jakąś irracjonalną decyzję, to musisz się dostosować. Natomiast tutaj brakowało planu. Oczywiście znajdą się pewnie tacy, którzy będą bronić Laporty i mówić no ale on miał trudno, no nie wiedział, że ta sytuacja finansowa będzie tak zła i tak dalej, ale on długo przekonywał i do tego zawsze będę wracał, że te wszystkie rozmowy na temat kontraktu Leo Messiego odbywają się w odpowiedni sposób. Być może to był blef. Coraz, coraz częściej zdarza mi się tak sądzić. No i tak... Nieumiejętność pozbycia się piłkarzy, o których mówiłem. Gigantyczny minus. Pozbywanie się tak na ostatnią chwilę takiego piłkarza jak Antoine Griezmann też świadczy o tym, że, że chyba to wszystko nie przebiegło tak, jak mogło przebiegać właśnie w przypadku Barcelony. Być może dało się kogoś jeszcze z tego Atletico wyciągnąć przy jakichś lepszych negocjacjach. Być może pomyśleć o jakimś innym zawodniku, o którymś właśnie z tych ofensywnych pomocników. Natomiast na razie troszkę to zaczyna wyglądać tak, że Barcelona nieprawdopodobnie traci taką swoją ekskluzywność na tym rynku transferowym. Oczywiście będzie klubem zawsze atrakcyjnym dla piłkarzy. Drobne problemy techniczne, dlatego też muszę pożegnać się z Wami w nieco innym anturażu. Piszcie w komentarzach, jak Wy odbieracie transfery Griezmana, Saula, Luka de Jonga, Ilajsa Moriby, Emersona, a o Mbappé i o Winze pojawi się coś już wkrótce. Bardzo dziękuję za uwagę.